sobotę 28 stycznia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu pojawiło się wiele uśmiechów na twarzach małych pacjentów. A to wszystko dzięki zorganizowanej akcji Alpiniści dla WOŚP. Piotruś Pan, jednorożec i pilot, umyli okna szpitala na wysokości oddziału pediatrycznego oraz oddziału chirurgii dziecięcej. Alpiniści nie tylko sprawili wiele radości i uśmiechu najmłodszym pacjentom szpitala, ale promowali także zbiórkę na rzecz 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A jak przyznaje Karolina Gajewska, rzecznik MSS, sprzęt, jaki szpital otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to koszt ponad kilku milionów złotych. Każdego roku otrzymujemy sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku otrzymaliśmy mikroskop w wersji podstawowej, ale niezwykle ważny, który jest wykorzystywany na bloku operacyjnym Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Jest sprzęt na SOR-ze, sprzęt na neonatologii, na pediatrii, w poradni audiologicznej. Jest to sprzęt głównie pomagający dzieciom. Jak przyznawali alpiniści, przyjechali oni do szpitala namalować uśmiech na twarzach dzieci. Jednak aby tego dokonać, musieli wcześniej odpowiednio się przygotować. Zamontowaliśmy stanowiska na dachu, następnie będziemy zjeżdżać na linach i rysować, bawić się, wchodzi, tak jak mówiłem, w jakąś interakcję. Przede wszystkim potrzebne są rzeczy do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Głównym elementem jest uprząż, asekuracja, przyrząd zjazdowy. Dodatkowe rzeczy to są już sprzęt pomocniczy. Na sobie mam około 10 kg, to jest taka podstawa, nie licząc lin, nie licząc całego dodatkowego sprzętu, oporządzenia. Akcja Alpiniści dla WOŚP odbyła się w Radomiu po raz drugi. Prowadzona jest ona przez wykwalifikowanych techników dostępu linowego.